Witajcie, dzisiaj przychodzę do Was z holem z Zary, z holem wyprzedażowym, wszystko jest z wyprzedaży. Jeszcze nie widziałam tych rzeczy, zaraz otworzę przy Was paczkę, no i Wam pokażę, zobaczymy, czy coś fajnego udało mi się upolować. Uważam, że są pewne rzeczy w Zarze, które warto zamówić, warto kupić właśnie na wyprzedażach po przecenie. I może też Wam kilku wskazówek udzielę, co ja zazwyczaj właśnie na takich wyprzedażach kupuję. I jeszcze tylko chciałam Wam pokazać, dam na początek to, co mam na sobie. To jest nasz nowy komplet. Tak, jest dostępny, gałganowy komplet, jest dostępny w dwóch kolorach. W szarym i to jest taki krem, ekri, beż, nie wiem, wiecie, że ja nie jestem dobra w opisywaniu kolorów, natomiast zobaczcie, jak pięknie wygląda opalenizna i bardzo ładnie. O, nie pociąłam sobie do końca metki, tak. Nie wyrwałam tutaj cędzelka. Taka ze mnie vlogerka. I tak wygląda, słuchajcie, tą bluzkę możecie nosić, czekajcie, możecie nosić albo tak po prostu w łódkę, jeżeli nie chcecie odsłaniać ramienia. Albo możecie nosić, tak jak ja lubię najbardziej, czyli na jedno ramię. Ja mam teraz podciągnięte rękawy, ale o, one są takie. Spodnie mają kieszenie. Tutaj są, jeszcze dodatkowo mają sznureczek, więc tutaj ten rozmiar jest taki regulowany. To jest taki rozmiar S przez M, ponieważ to... No wiecie co, to jest coś takiego, co myślę, że na większość dziewczyn pasuje i będzie dobrze wyglądało, ponieważ to są dwie części, to jest też takie luźne, to ma być taki mega wygodny komplet, ale taka, wiecie co, alternatywa do dresu, żeby to nie było takie bardzo, bardzo sportowe, ale coś, w czym chcecie się czuć tak, to jest w ogóle milutkie, bardzo, bardzo przyjemne w dotyku. Natomiast, żeby to była taka alternatywa, bardziej elegancka alternatywa dla dresu, o w ten sposób. Że czujecie się na luzie, bardzo wygodnie, ale to jednak nie jest dres. Spodnie są też tak zrobione, że nie są jakieś tutaj bardzo szerokie, żeby Wam poszerzały nogi, ale też nie są, wiecie, jakieś mega obcisłe. Uważam, że całkiem spoko pupa w nich wygląda. Nie są też, wiecie, takie na pupie wiszące jak niektóre dresy. Tak, tutaj mamy ściągacz. Możecie to nosić też, sobie mieszać tą górę, nosić do jeansów, a nie wiem, do tych spodanek włożyć sobie t-shirt. Rewelacja. Ja od zawsze o czymś takim marzyłam i zawsze chciałam coś takiego mieć. No i po prostu postanowiłam sobie zrobić sama, że tak powiem, zaprojektować taki komplet. Tak jak mówię, jest dostępny w dwóch kolorach. Linka będziecie mieli pod spodem. Rewelacja. I to jest coś takiego, co Wam się też sprawdzi cały rok, bo no teraz latem to można nosić, widzicie, do tego mam klapki. Możecie do tego na to założyć zimą jakąś puchówę, nie wiem, aksę albo jakieś fajne buty, czy jakieś sportowe i to wystylizować albo na sportowo, albo tak na bardziej elegancko. Nie wiem, jesteście gdzieś nad morzem i chcecie coś założyć luźnego, albo nie wiem, gdzieś na działce ze znajomymi i to nie jest czas, żeby ubierać się, wiecie, w kieckę i w szpilki, ale nadal chcecie wyglądać tak ładnie, elegancko i kobieco też, moim zdaniem to jest super, o coś takiego mi chodziło, także link będzie pod spodem, a ja otwieram tutaj mam paszkę z Zary, poczekaj, tutaj mam adres, muszę go rozłożyć. O, tak, tak wygląda paczka, to już jest taka kolejna faza, bym powiedziała, wyprzedaży. Ja to zamawiam oczywiście online, ponieważ jakoś tak nie mam czasu ani też weny, żeby się wybrać do sklepu, ale sobie zamówić rzeczy online. No i teraz tak. Otworzę to i pokażę Wam. Będziecie mieć przedsmak tego, co będzie można tu zobaczyć. I słuchajcie, większość z tych rzeczy to są rzeczy, które ja już widziałam wcześniej w kolekcji zimowej i też chyba letniej, czy tam wiosennej i
to będzie kilka takich sukienek imprezowych, które kosztowały 200-300 zł, a teraz chyba każda z nich kosztowała 89-90 zł, coś koło tego. Wrzucę Wam linki pod spodem, żebyście mogły zobaczyć. Natomiast uważam, że właśnie w przeważy to jest fajny czas na kupowanie tego typu rzeczy. O, zobaczcie, pierwsza z nich to chyba było jakoś na Sylwestra, czy może już teraz latem, no nie pamiętam. W każdym razie to jest taki kombinezon. Mega błyszczący, disco banjo, styl bym powiedziała, o. Z dość dużym tutaj wycięciem, ale fajnie, że tutaj jest związany taki na zakładkę. Kombinezony to jest też coś, co bardzo pasuje mojej figurze, bo tutaj mamy i wcięcie, i są pokazane nogi. Tak, i tutaj ten rękaw też jest taki zmarszczony, więc to jest naprawdę super. I to, wiecie co, to moim zdaniem można i założyć na po prostu jakąś imprezę w klubie, i na Sylwestra, i też myślę, że na wesele, czy w ogóle też jakieś imprezy świąteczne, tego typu rzeczy, to spokojnie by dało radę karnawałowe i tak dalej. A to też jest taka rzecz, która właściwie nie wychodzi z mody. Wiadomo, że to jest takie typowo imprezowe. Natomiast tutaj widzę, jest cena na metce 249 zł. Wydaje mi się, że to kosztowało 80, było przecenione na 89. Więc za takie pieniądze można sobie na taką rzecz pozwolić, bo no tak, te sukienki wszystkie takie w okolicach Sylwestra, właśnie cekinowe czy w tym stylu, w Zarze kosztują tak 200-300 zł, a bardzo często to są takie sukienki, no których nie będziecie tak ciągle nosić, bo to nie jest mała czarna, no tylko to jest coś takiego bardziej zobowiązującego, coś jeżeli ktoś już Was raz w tym widział, no to na pewno kojarzy. Także uważam, że właśnie fajnie na wyprzedażach sobie kupić takie rzeczy, które poleżą, a na pewno się nie zmarnują, bo my zawsze właśnie mamy jakąś imprezę świąteczną, tego typu rzeczy i ja zawsze mam problem, w co się ubrać. Druga rzecz to są też cekiny. A, tutaj jest cena 139 zł kosztowała ta sukienka. I to jest taki kolor rose gold na jedno ramię, coś co mi się też będzie bardzo na pewno fajnie nosiło. Taki luźniejszy fason, czyli taki, gdzie na przykład, nie wiem, jak idziecie na kolację, to nie musicie się obawiać, że to jest jakaś taka bardzo obcisła sukienka i tutaj po zjedzeniu dużej kolacji wszystko będzie widać, tylko ona jest właśnie tak fajnie luźno puszczona, o, na jedno ramię. Tutaj z falbanką, myślę, że naprawdę super. I też myślę, że i latem do gołych nóg, i zimą do rajstop to będzie super wyglądało. Można na niej założyć pasek i na pewno będzie fajna, to mi się podoba. No to jest typowo, chociaż ja wiem, niby letnia rzecz. Tutaj, o, ona kosztowała 200 zł. I zobaczcie, to są takie śmieszne frędzle. Ja już kiedyś na weselu u znajomych miałam też taką frędzelkową, czerwoną sukienkę. I to jest taka sukienka, to się chyba nazywa halter dress, czy coś w tym rodzaju, że po prostu zapinacie ją na szyi, plecy są gołe, tak, wiadomo o co chodzi. Tutaj też jest tak puszczona luźno. Z takich frędzelków strasznie to ciekawie wygląda. Chociaż myślę, że wiecie co, na przykład gdzieś właśnie na imprezę świąteczną, jakby do tego założyć czarne, kryjące rajstopy i wysokie kozaki, to czy na Sylwestra też by było spoko. A jako taka kiecka weselna, myślę, że też by dała radę, mówię, coś podobnego, co się śmiałam. No to, co Wam teraz pokażę, krzyczy Sylwester. Krzyczy Sylwester, krzyczy święta, krzyczy mega impreza. I to już są typowe cekiny. Bardzo mi się podoba ten dekolt. Tutaj wycięty w serduszko. Taki trochę kwadratowy, a tutaj jednak wcięty. Bardzo, bardzo ładny dekolt. O! No i ona jest taka przed kolano, różowa. Super. I ona chyba była przeceniona. Nie, też 200 zł, tak. 200 zł. Typowe cekiny. Tak. Super. Bardzo mi się to podoba. Tutaj wybrałam coś letniego. Nie wiem, czy pamiętacie, ja w zeszłym roku miałam taką bluzkę,
która była chyba z identycznego materiału, z długim rękawem i teraz skusiłam się na taką sukienkę. Ona ma właśnie taki kwadratowy tutaj dekolt. Ona kosztowała też 200 zł. No nie wiem, czy 200 zł za taką sukienkę to jest taka cena, którą normalnie zapłaciła. Trochę taka stylówka nawiązująca fasonem do lat 90. Tu ma bufiaste rękawy, taki kwadratowy dekolt i tutaj jest przeszyta w ten sposób, dopasowana i na dole ma taką falbanę. Więc myślę, że to bardzo fajnie może wyglądać. Ja bym to wystylizowała z jakimiś takimi wysokimi, ciężkimi łokciorami. Jakiś fajny pasek do tego. Myślę, że wyglądałaby naprawdę super. I jeszcze ostatnia rzecz to są buty. I buty też zawsze, szczególnie te letnie, uważam, że zawsze fajnie kupować na wyprzedażach. Już Wam pokazuję. Zdecydowałam się na takie klapeczki. One mają taki kolor koralowy. One są z prawdziwego zamszu. Tutaj w szpic, na bardzo niewielkim obcasiku. Bardzo ładnie wykonane są. Piękny jest ten kolor. No i fason jest taki, że mogłabym to założyć do tego kompletu, mogłabym to założyć do sukienki, do boyfriendów, do eleganckich rzeczy, no tak, żeby po prostu tak dosmaczyć jakiś strój. Bardzo ładnie wyglądają, zobaczcie. Obcas też niestety jest obciągnięty tutaj zamszem, tak mi się wydaje, że to są chyba tak, nie, a może i one nie są zamszowane, tylko już kosztowały 159 zł, nie pamiętam na ile były przecenione. Natomiast wyglądają bardzo fajnie, taki kitten heel. Ten kolor jest świetny, naprawdę bardzo. To jest Zara Woman, więc to jest ta taka najdroższa, najbardziej elegancka i najbardziej ekskluzywna linia Zary, więc uważam, że naprawdę fajnie wyglądają. Także słuchajcie, ja zaraz zmontuję ten film i Wam go wrzucam. Mam nadzieję, że nic się nie wyprzedało i wszystko, co Wam pokazałam, będzie dostępne, także szukajcie takich rzeczy. Ja też uważam, że zawsze fajnie kupować właśnie na wyprzedaży w Zary na przykład takie rzeczy typu trencze, typu kurtki jeansowe, typu takie płaszcze przeciwdeszczowe, bo oni mają bardzo fajne płaszcze przeciwdeszczowe, które bywają bardzo drogie, a na wyprzedaży można je upolować za grosze. No i też wszelkiego rodzaju basiki, takich typowych basików oni nie przeceniają, ale na przykład takie rzeczy jak jeansy, czy jakieś białe t-shirty z nadrukami można znaleźć w fajnych cenach. Marynarki, o, marynarki też są zazwyczaj drogie, a na wyprzedaży też można sporo fajnych znaleźć, więc no ja wam w tym celu Zarę polecam. Także kochani, to by było na tyle. Ja już uciekam. Muszę już zaraz wychodzić. Żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, bo Wam tu wymachuję tymi modami. Trzymajcie się ciepło, buziaki.